W dłuższych związkach byłam z trzema kobietami i uważam, że w każdym z tych związków było coś pięknego. Coś, co należy mile wspominać zresztą. To nie jest tak, że nie utrzymuję z nimi kontaktu. Aż to jest w tej chwili normalna znajomość przyjacielska. Dążę, jeśli chodzi o łóżko, do pełnego zaspokojenia kobiety, mojej kobiety, którą kocham. No i zazwyczaj robi się to do skutku na zasadzie już nie mam ochoty i naprawdę mam ochotę przewrócić się na drugi bok i spokojnie pospać. Jak wygląda seks pomiędzy dwoma kobietami? Najchętniej to bym ci na przykład zaproponowała, żebyś spróbowała po prostu, to byś się wtedy przekonała. Dla mnie kobieta jest czymś pięknym. Jeśli chodzi o sam seks, o sobie mogę powiedzieć, że mam strasznie duży temperament. Większa aktywność w łóżku jest po mojej stronie. To nie jest nudny, ponieważ można miło spędzić całą noc. Na marginesie moje spostrzeżenie, że gdy w łóżku są dwie kobiety, to może trwać całą noc i są dyspozycyjne. Gorzej jest z mężczyznami, jeżeli wzięłoby ich się na przykład do łóżka na 12 godzin. W tym seksie, no myślę, że tak jak w każdym seksie, powinno być jakiś rodzaj uwielbienia. Oddania. Czy dla mnie seks bez oddania, z zahamowaniami, to znaczy nie jest pełnym seksem. Ja nie mam żadnych zahamowań, jeśli chodzi o seks z kobietami. Nie chciałabym opisywać, jak to technicznie wygląda. Znaczy ja nie widzę sensu żadnego. To nie jest instruktaż. Tu lubię się bawić seksem. Dokładnie, ponieważ to jest radość. To jest radość, którą przekazujemy sobie wzajemnie. I dajemy sobie wzajemnie. Jeżeli moja partnerka nie ma ochoty na seks ze mną, ja jej do tego nie zmuszę. Ponieważ nie będzie w tym jakby sensu. Nie będzie spełnienia miłości, tylko spełnienie pożądania. Dla mnie są dwie różne rzeczy. Nie chcę, żeby homoseksualizm został reklamowany jako taki, bo możliwe, że to w ten sposób zabrzmi. Nie czuję się grzeszna. No ale na przykład ja nie jestem w stanie odważyć się na pójście do spowiedzi, mówiąc o tym. Ponieważ boję się tego, że nie dostanę rozgrzeszenia. Modlitwa jest dobrym sposobem w ogóle na radzenie sobie i na oddanie części siebie Bogu wieczorem. Po prostu się modlę. Modlę się, szukam gdzieś odpowiedzi i szukam jej właśnie w wydawnictwach chrześcijańskich. Kołaciński Mariusz w obecnym czasie wykładam teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym. Problem homoseksualizmu nie jest to przede wszystkim problem socjologiczny, dotyczy przede wszystkim prawa naturalnego. Człowiek ze swojej natury nastawiony jest na przekazanie życia, a związki homoseksualne, czy te związki lesbijskie nie dają nam tego. Oczywiście nie można powiedzieć, że problem przekazania życia to jest wartość na pewno absolutna, ale nie jest wartością za wszelką cenę, ale jest najpewniejszą formą wyrażenia miłości człowieka do człowieka, ale i zarazem darem, który został dany nam od Stwórcy, by dalej kontynuować życie na tej ziemi. Czy nie mogę sobie zarzucić czegoś takiego jak rozwiązłość, która jest uważana za grzech? Która jest uważana za grzech? Ja nie pójdę po pierwsze do łóżka z osobą, której nie kocham. No, a za tym się kryje wierność. I ja walczę o tą miłość, za każdym razem walczę. Jeżeli widzę, że jakby społeczeństwo i jego opinia zaczyna mieć wpływ na mój związek, ja próbuję go ratować. Nie zawsze się to uda. Ja osobiście nie mam już jakby wewnętrznego aż tak dużego problemu wyboru między moją miłością a akceptacją społeczeństwa. No ale wiem, że wiele osób musi wybrać. I dla mnie nie jest zgodne z wiarą, która głosi miłość, wybieranie akceptacji, a porzucanie miłości. Kiedy zacząłem pociągać kobiety, to przestraszyłam się tego. Ze względu na to, że jest to niemoralne, nieprzyjęte w społeczeństwie. I wtedy jeszcze próbowałam tak zwanych zdrowych związków z mężczyznami, no, które mi nie odpowiadały. Jednak te próby, i to nawet niedawno, podejmowałam tego typu próby, żeby się sprawdzić. Jeśli chodzi o mężczyzn, to ja próbowałam sobie wytłumaczyć, że tak powinno być i ja powinnam w tym momencie to odczuwać. Ja wiem, że w pewnych momentach człowiek jest w stanie pokierować sobą tak, żeby rozum kierował uczuciami, dokładnie. Ale to za każdym razem wychodzi.
wychodzi po dniu, po dwóch, po miesiącu. I czujemy wtedy, że oszukujemy nie tylko siebie, ale tą drugą osobę i tą drugą osobę możemy skrzywdzić. Czy nigdy tego typu poczucia nie miałam w związkach z kobietami. Kochasz kobiety, będąc kobietą? Ja nie kocham wszystkich kobiet, bo to tak nie jest. Ale mogę powiedzieć, że wszystkie moje związki z kobietami oparte były na uczciwej miłości. Naprawdę szczerej. Nigdy nie mogłam powiedzieć tego, że w trakcie trwania związku oszukiwałam je, dając im złudzenie moich uczuć. Co robiłam z mężczyznami? Bardzo często próbuje się homoseksualizm przedstawić w środkach masowego przekazu jako inną formę miłości, jako inną formę przekazywania uczuć swoich. Okazuje się, jeżeli spojrzymy tylko na badania psychologiczne, trzeba bezwzględnie tutaj rozróżnić między homoseksualizmem nabytym, a homoseksualizmem dziedzicznym. I tutaj duszpasterze, psycholodzy, osoby, które angażują się, które chcą pomóc bezwzględnie osobom, które niepokoją się, muszą przede wszystkim zbadać, jaka jest historia powstania. Na przykład u dziewczyny, która przeżywa trudności w domu, gdzie matka jest zaborcza lub też tato jest brutalny, mogą być to pośredniki, które kształtują takie, a nie inne postawy seksualne. I tutaj jest bardzo ważne, że środowisko domowe w sposób nieświadomy może prowadzić właśnie do takich, a nie innych postaw seksualnych. W związku z tym Kościół tutaj zdecydowanie podkreśla, że nie można patrzeć na zjawisko homoseksualizmu z punktu widzenia inności, ale nieprawidłowości, którą można wyeliminować przy wysiłku danej osoby, która przeżywa taką anomalię. Kościół nie dyskryminuje, ale mówi o nieprawidłowości i o szansie, o jakichś pewnych możliwościach wyjścia z tej sytuacji kryzysowej. Żaden z seksuologów, i za to jakby dziękuję świadomości ich, nie zmuszał mnie do zmiany orientacji seksualnej. Jednak informował mnie o konsekwencjach otoczenia, które już znałam wcześniej. Dokładnie pamiętam ostatnią wizytę, kiedy dał mi receptę na życie, z którą się do tej pory nie potrafię pogodzić, a brzmiała ona: znajdź sobie, drogie dziecko, kochankę na 2 dni w tygodniu, najlepiej w drugim końcu miasta. Znaczy, dla mnie to nie jest miłość, nie jest związek i to nie jest uczciwe. Wiedząc od tych takich katolików, że te związki to w ogóle są nieakceptowane przez Kościół, zresztą czytając Pismo Święte, skazanie Jana Pawła II, katechizm, nie znalazłam niestety fragmentu zabraniającego miłości do osoby tej samej płci. Czy ja nie mówię tu o pożądaniu, ponieważ pożądanie w religii chrześcijańskiej w ogóle jest uważane za coś niegodnego, istoty duchowej. Mówi się o miłości, nie mówi się o pożądaniu. My zauważamy w Europie Zachodniej i nie tylko, na całym świecie zjawisko homoseksualizmu staje się zjawiskiem bardzo częstym, czy też miłości lesbijskiej, i wobec tych zagadnień, które narastają, które są jakby pewną nieprawidłowością, Kościół zajmuje swoje stanowisko. Wystarczy wziąć pod uwagę dokument Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, który został wydany w 1994 roku, czy też dokument Persona Humana, który zwracał szczególną uwagę na tą problematykę. Problem homoseksualizmu to nie jest problem, którym możemy rozpatrywać na poziomie wiary. Na pewno w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie widzimy zdecydowaną krytykę takich postaw seksualnych, ale tu musimy zwrócić uwagę, i szczególnie biskupi, że człowiek nie wyraża się wyłącznie przez seksualność i w związku z tym nie można mówić o jakiejkolwiek dyskryminacji Kościoła czy tegokolwiek władzy wobec takich osób. W związku z tym nie można ich za żadne skarby wykluczyć ze społeczeństwa. To się rozwija tak jak normalne uczucie u dwojga ludzi. Poznaję kogoś, jest to najpierw znajomość, potem przekształca się to w szczerą przyjaźń. Nie mogę powiedzieć, że od razu jest jakby myślenie o łóżku. Zresztą to wynika też z tej ostrożności, że może mi ktoś odmówić, prawda? Ma pełne prawo do tego. Potem, znając podejście drugiej osoby, ponieważ o takich sprawach dzisiaj ludzie młodsi rozmawiają też. Jest to normalny temat. Dla mnie to jest duża nadzieja w tym, że będzie normalniej po prostu. I
I wówczas można spytać po prostu prosto z mostu. No, czy nie masz ochoty się ze mną przespać? To nie jest zobowiązująca propozycja. Jak mi powie nie, to nie znaczy, że się nie przyjaźnimy. Ja przyjaciółek mam bardzo wiele. I przez myśl mi, w stosunku do niektórych w ogóle, prawie do wszystkich, nie przejdzie to, że mogłabym z nimi iść do łóżka. Ponieważ dla mnie przyjaźń jest nazbyt ważna, żeby ją psuć przez noc spędzoną razem w łóżku. Ja muszę mieć zgodę drugiej strony na to całkowitą. A zresztą, gdy uczucie jakby nabiera innego wyrazu, ta przyjaźń, że jest to coś głębszego jeszcze, to się wyczuwa. Samego tego strachu przed zdemaskowaniem nie ma, no może nie do końca nie ma, no ale jest on dużo mniejszy, kiedy jestem w związku z kobietą, mieszkam z nią, ponieważ wówczas to, co się dzieje w domu, jest dla mnie najważniejsze. Ludzie gdzieś odchodzą na boczny tor. Ale jeżeli na przykład mam świadomość tego, że jednym z powodów, i to prawda, dosyć istotnych odejścia bliskiej mi osoby jest to, że ona boi się społeczeństwa, to wtedy boli. Na rozstanie słyszę słowa: kochanie, ja nie mogę wytrzymać tego, co się dzieje. Ja nie mogę z tobą wyjść gdzieś, bo boję się. Ja nie mogę powiedzieć na przykład rodzicom, ponieważ są głęboko wierzącymi katolikami. Problem homoseksualizmu, czy miłości lesbijskiej, czy wszelkich postaw heteroseksualnych, to nie jest problem inności, a więc nie zaistnienia inności w prawie naturalnym, ale jakiegoś pewnego nieporządku. Jeżeli spojrzy się na historię rozwoju chorób seksualnych, zauważamy przede wszystkim nieprawidłowość, czy to w wychowaniu, czy też na przykład pierwszy kontakt seksualny chłopaka przypadkowy, który został zmuszony do aktu seksualnego przez starszego mężczyznę. Taki przykład też miałem z chłopcem, który został zaatakowany przez mężczyzn i ma do tej pory wiele trudności ze swoją seksualnością. Przeżywa to do tej pory. Czy też spójrzmy na kobietę, która została zgwałcona przez swojego tatę i która do tej pory w jakiś sposób nie chce mieć do czynienia w ogóle w swoim życiu z mężczyzną, nie chce w ogóle założyć rodziny. A więc są to przede wszystkim jakieś pewne nienormalnie, nieprawidłowości. W porządku prawa naturalnego człowiek w swych skłonnościach, w swojej relacji do drugiego człowieka odkrywa świat kobiety. I to nawet widzimy na kartach Pisma Świętego. Świat kobiety, który uzupełnia życie mężczyzny na odwrót. Zauważamy jednak, że również i homoseksualiści mówią, że oni przeżywają prawdziwą miłość, że oni są zakochani na przykład w drugim człowieku, tak samo w miłości lesbijskiej.